Jeżeli myśleliście, że lato obfitowało w solidne gry, to złapcie się czegoś i weźcie parę dni urlopu. Będziecie go potrzebowali na wysyp hitów w tym miesiącu. Zapraszam do zagrania. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W cyklu Do Zagrania regularnie co miesiąc prezentuję nadchodzące tytuły, które mnie zaciekawiły, przyciągnęły moją uwagę i być może będą też interesujące dla Was. W tym miesiącu praktycznie każde gusta i smaki zostaną zaspokojone, bo mamy po kilka absolutnych hiciorów z każdego segmentu, więc nie przedłużając. Po pierwsze Bomb Rush Cyberpunk od Team Reptile, twórców takich gier jak Lethal League i Megabyte Punch. Gra oddająca hołd serii Jet Set Radio, szybkie poruszanie się po mieście, tworzenie graffiti, piękna cel-shade'owa grafika i mieszanka hip-hopu, funku i elektroniki w głośnikach. Jeżeli chcecie przeżyć tą piękną nostalgię właśnie związaną z grą, Jet Set Radio to jest po prostu duchowy następca tego tytułu, więc jeżeli to jest wasz vibe, to zdecydowanie to jest coś dla was. Następnie 5 września Chance of Senar od wydawcy Focus Home, tutaj tworzyli tą grę Run Disc i jest to gra przygodowo-logiczna, w której odkrywamy tajemnice wieży Babel, analizujemy język, odkrywamy kolejne zagadki. Grafika przypomina nieco Sable czy też Monument Valley, ma bardzo klimatyczną ścieżkę dźwiękową i jeżeli lubicie właśnie tego typu zagadki i tego typu klimat, to myślę, że to jest coś bardzo interesującego. Gra wyjdzie na PC i Switcha, tak jak już mówiłem, 5 września. Kolejno 6 września mamy konsolową, a konkretnie wersję Baldur's Gate 3 na PS5 i oczywiście Larian Studios tutaj jeszcze dopracowywało tytuł i będą w tej wersji konsolowej już zainstalowane wszystkie najnowsze łatki. Myślę, że tutaj gry nie trzeba przedstawiać, jest fenomenalna, jest wielkim hitem tego roku. Myślę, że to jest najbardziej kompletne komputerowe, a tym samym tutaj konsolowe doświadczenie systemu D&D, jakie aktualnie istnieje. Wersja na Xbox Series X ma powstać do końca tego roku. Następnie również 6 września Starfield i tutaj już od razu zaznaczam, że jeżeli ktoś kupił wersję premium, no to będzie grał 1 września już w Starfielda. Jeżeli ktoś kupił zwykłą wersję, to właśnie będzie mógł jej doświadczyć 6 września. Gra będzie na PC, ta Xbox Series X i dostępna od razu w Xbox Game Pass od premiery. Oczywiście jest to gra Bethesda Game Studios, twórców takich serii jak Fallout czy Elder Scrolls. Mamy kosmiczny, monumentalny RPG z elementami oczywiście strzelania. Mamy tą perspektywę, którą mieliśmy już w przypadku Falloutów, czyli z pierwszej osoby. Mamy 1000 planet, wiele linii fabularnych, styl przypominający trochę NASA, punk, coś w tym stylu, więc myślę, że tutaj fani kosmicznych wojaży będą zadowoleni. Następnie 8 września Fae Farm na PC i Switcha od Phoenix Labs, autorów takich gier jak Dauntless chociażby. Mamy tutaj klasycznego farming sima, taką cozy game, troszeczkę powiedzmy Stardew Valley, tylko że w 3D w wersji chibi i z większym naciskiem na RPGa. Od premiery będzie dostępny multiplayer do 4 graczy. Następnie Hauma Detective Noir Story 11 września od Senam Games i wydawcy Assemble. Jest to detektywistyczny visual novel ze świetną kreską przypominającą wysokojakościowe komiksy. Podążamy losami Judith, która odkrywa spisek na najwyższych pozycjach miejskiej socjety. Jeżeli lubicie tego typu doświadczenia przygodowe, to zdecydowanie myślę, że tutaj będziecie zadowoleni. Pamiętajcie, śmiało piszcie, pytajcie, nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach, na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież w najbliższym live'ie, który będzie gdzieś na początku września, będę to jeszcze zapowiadał. Kolejno The Isle Tide Hotel, praktycznie na wszystkie sprzęty, 12 września od Interflix Media and Wales Interactive. To studio specjalizuje się właśnie w bardzo charakterystycznych przygodówkach, które niedawno zyskały z powrotem na popularności, czyli live action adventure. I mamy praktycznie film interaktywny, w którym mamy czasami po prostu wybór określonych elementów, a resztę oglądamy jak film czy też serial. I tutaj przemierzamy tytułowy hotel, by uratować córkę przed okultystami. W
wśród aktorów jest wiele znanych brytyjskich i serialowych i filmowych twarzy, więc fani zarówno tego typu przygodówek, jak i właśnie brytyjskiego kina telewizyjnego, powiedzmy, będą zachwyceni. Następnie 14 września The Crew Motor Fest, to będzie na wszystkie duże konsole, powiedzmy, pomijając Switcha i na PC to oczywiście. Mamy odpowiedź Ubisoftu na Forza Horizon, która zachwyci nas olbrzymim rozmiarem i zróżnicowaniem hawajskich wysp. Model jazdy jest jeszcze bardziej zręcznościowy niż w przypadku produkcji Turn 10, czyli właśnie Forza Horizon. Jednak tutaj wizualnie gra nie odstaje zbyt wyraźnie od konkurencji. Oczywiście ze względu na, powiedzmy, rozmiary czy różnice w, nie wiem, silniku, w jakim twórcy tutaj tworzyli tą grę. Oczywiście pewne technikalia będą różne. Natomiast jeżeli Forza Horizon jest dla was za mało kolorowa i szalona, to pozostaje wam właśnie ten CarPG, bo już tak powoli nazywają ten gatunek, od Ubisoftu. Idąc dalej, 15 września Baten Kaitos 1 and 2 Remaster na Switcha od Logical Beat i Bandai Namco. Jest to legendarna seria japońskich RPG-ów w nieco odświeżonej wersji na Switcha. Posiada masę ulepszeń znanych z emulatorów, jak chociażby przyspieszenie poruszania się po świecie czy animacji walk. Będzie mieć więcej miejsc zapisu, tego typu zabiegi po to, żeby się grał po prostu bardziej wygodnie, powiedzmy, przyjemnie i tak dalej. Jeżeli brakuje wam oryginalnego, staroszkolnego systemu, to może być to coś właśnie dla was. Następnie 19 września Lies of P na wszystkie konsole duże znowu i peceta od Neowiz Game i Round 8 Studio. To jest odpowiedź na zasadzie: mamo, chcę Bloodborne'a w 60 FPS-ach, mamy takiego Bloodborne'a w domu, czyli Soulsborne'owa wersja bajki o Pinokiu w mrocznym, porypanym, krwawym, wiktoriańskim klimacie w oczekiwaniu na Lords of the Fallen i Black Myth Wukong. Fani Souls-like'ów powinni być zachwyceni. Demo wypuszczone jakiś czas temu było bardzo solidne, więc daje to nadzieję na dobry tytuł. Gra będzie dostępna na premierę w Game Passie. Następnie tego samego dnia i chyba tylko dlatego właśnie jakoś Lies of P się uratuje, bo dokładnie tego samego dnia co Lies of P, 19 września wychodzi Mortal Kombat 1 na PC-ta, PlayStation 5, Xbox Series X i Switcha od NetherRealm Studios. Myślę, że to jest kolejna seria, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Legendarne, ultra brutalne pojedynki pomiędzy światami otrzymują totalny reset. Nie tylko grafika zmieniła się diametralnie z mocno realistycznej w stronę bardziej kolorowej, wystylizowanej i kontrastowej. Cały świat przeszedł zmiany fabularne. Starzy wrogowie są przyjaciółmi, bóstwa zeszły z piedestału. No, do tego zmieniono system walki. Myślę, że najlepsze animacje są jeszcze płynniejsze. Mamy raczej pewny hit, jeżeli chcecie zobaczyć przynajmniej takie preview, powiedzmy, z tego, podejrzeć, jak wygląda sama gra w praniu, no to zapraszam na mój kanał Wayward Preacher, gdzie streamuję pierwsze chyba 2 godzinki z gry, tak więc zapraszam tam. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi wirtualnej kawy przez serwis Buy Coffee 2. Link znajdziecie na górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy już teraz mnie wsparli, a ostatnio byli to Adrian Hopek, Antałek 65, Dziadek Władek oraz Piotr Bystry. Bardzo dziękuję za wpłaty. Następnie 20 września Party Animals na PC-ta, Xbox Series X i Xbox One od Recreate Games. Wydawcą jest tutaj Source Technology. Jest to gra oparta na fizyce. To gra imprezowa z pluszakami w roli głównej. W czasie różnych konkurencji możemy dokonywać absurdalnych rzeczy, by wygrać z drużyną przeciwną. Ewidentnie gra jest nastawiona na taki zabawny chaos. Tytuł będzie dostępny w Xbox Game Pass od premiery. Następnie Witchfire, również 20 września, od The Astronauts, czyli twórców legendarnego już The Vanishing of Ethan Carter. Jest to demoniczna strzelanina z perspektywy pierwszej osoby połączona z roguelike'iem. Niesamowicie szczegółowa i soczysta grafika, złożony system walki, zakręcona fabuła okraszona mrocznym wiktoriańskim klimatem zdecydowanie szykuje się na next-genowy hit dla fanów Hexena czy też Painkillera. Na razie gra, o ile dobrze pamiętam, jest tylko na PC-ta, ale mogę tutaj się mylić. Z tego, co widziałem, jest tylko zapowiedź na PC-ta. Trzymam kciuki za ekipę Adriana Chmielarza, bo gra zapowiada się naprawdę smakowicie. Następnie 21 września Eternites na PC-ta i nowe i stare PlayStation od studia Sai. To jest action RPG w typowo japońskim stylu, czyli licealiści kontra demony i obcy nie z tego świata, dodatkowo
symulator randkowania dla fanów stylistyki anime, jak znalazł. Kolejno dla fanów VR-a też mamy coś w tym miesiącu, 21 września, Hellsweeper VR od Mixed Realms i Vertigo Games. Fani brutalnego wybebeszania wrogów z perspektywy pierwszej osoby mogą zacierać rączki, przedzieramy się przez piekło, wybijając w pień piekielne zastępy. W towarzystwie wszechobecnej juchy gra wygląda solidnie jak na VR-owy tytuł, więc dla koneserów to na pewno będzie gratka. Kolejno tego samego dnia wychodzi Payday 3 na peceta i nowe konsole od Starbreeze Studios, wydawca Deep Silver, czyli tutaj klasyczek. Jeżeli brakowało wam tak takich wieloosobowych napadów na bank z fabułą w tle, to Payday zaspokoi wasze potrzeby. Bardzo solidny system uzbrojenia, mechaniki strzelania oraz ciekawe misje motywujące do przechodzenia gry wspólnie. To filary, na których studio zbuduje swój sukces, bo budowało go do tej pory. Gra się zazwyczaj dobrze sprzedawała, a tu się szykuje po prostu, że będziemy mieć więcej, lepiej, ładniej. Tak więc do broni. 22 września Shuyan Saga praktycznie wchodzi na wszystko od Lofty Sky Entertainment i tutaj mamy niemały oryginał. Osadzona w świecie starożytnych Chin historia opowiada nam losy Shuyan za pomocą dwuwymiarowej noweli graficznej, jednocześnie zmieniając się w trójwymiarową bijatykę w trakcie konfliktów. Jakość wizualiów jest miejscami dyskusyjna, ale historia została już doceniona nagrodami w trakcie różnych festiwali, a sam tytuł wśród wstępnych recenzji jest oceniany bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Kolejno 26 września Cyberpunk 2077 Phantom Liberty na PC-ta, PlayStation 5 i Xbox Series X. Oczywiście od CD Projekt Red. Kolejny tytuł, którego przedstawiać wydaje mi się, że nie trzeba. Dodatek jedyny tak duży i najprawdopodobniej ostatni do Cyberpunk 2077 nie tylko opowie nam historię i odblokuje nową dzielnicę Night City. Zobaczymy tam pięknego wirtualnego Idrisa Elbę. I wraz z grą jeszcze zostanie wprowadzona łatka 2.0, która ma poprawić niemalże każdy aspekt gry, dodać wiele większych i mniejszych elementów świata i generalnie zapowiada się na to, że ostatecznie dostaniemy takiego cyberpunka, jakiego nam obiecano, więc fani tej serii, być może ja też się z nią pogodzę dzięki temu dodatkowi, no na pewno tutaj już ostrzą zęby i zacierają rączki, ja myślę, że również sobie w to pogram. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube'a, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie i udostępniacie materiały dalej, przekażcie też chociaż odrobinę miłości dla Łukasza, który montuje moje filmy. I teraz 26 września Mineko's Night Market na PC-ta i Switcha od Miauza Games, wydawnictwo Humble Games, i tutaj jest to przeuroczy narracyjny social simulator, który celebruje japońską kulturę, jedzenie pozwala tworzyć nowe przedmioty i oczywiście opiekować się kotkami. Następnie 26 września My Time at Sandrock na nowe konsole i Switcha od studia Pathia, i tutaj kontynuacja My Time at Porsche, czyli kolejny farming sim, tym razem z zupełnie innym otoczeniem przypominającym Dziki Zachód. Sadzimy rzepy, łowimy rybki, tworzymy związki, eksplorujemy świat i walczymy o przywrócenie świetności lokalnego miasteczka. Dodatkowo polujemy, walczymy w lochach z potworami. Wszystko to w uroczej, stylizowanej, trójwymiarowej grafice. Następnie 28 września Gothic Classic od Piranha Bytes, wydawnictwo THQ Nordic. Tutaj nie wiem do końca, kto się zajmuje portem tego. Natomiast wiadomo, że to jest legendarne już przynajmniej w Polsce RPG z otwartym światem. I będziecie się mogli nim cieszyć od teraz i obserwować losy bezimiennego na konsoli Nintendo. Szereg poprawek sterowania, UI czy błędów w grze ma zapewnić najlepsze poza modami doświadczenie tej emocjonującej przygody w Królestwie Myrtany. Nie mylcie tej edycji z właściwym remake'iem, który jest dopiero w produkcji. Następnie 28 września Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai na PC-ta, PS5, PS4 i Switcha. Od Square Enix i tutaj mamy spin-off serii Dragon Quest oparty na mandze i anime pod tytułem Story of Dai. Zamiast klasycznego JRPG-a turowego dostajemy tutaj bardziej bijatykę, bądź też slasher osadzony w narysowanym przez Akira Toriyama świecie. Gra wygląda świetnie, kolorowo, bardzo dobrze przeniesiono styl graficzny oryginału, więc jeżeli system walki będzie w porządku, a adaptacja fabuły na potrzeby gry nie będzie mocno rozwleczona, to dostaniemy kawałek solidnego tytułu do ogrania. Kolejno 29 września Cocoon, w zasadzie na wszystko co istnieje i potrafi odpalać gry, od Geometric Interactive
wydawnictwa Annapurna, czyli wiadomo, że będzie coś oryginalnego i tutaj ślicznie wyglądająca gra logiczno-przygodowa, w której eksplorujemy multiwersum światów zaklętych w magicznych kulach, pomiędzy którymi możemy się przemieszczać. Tytuł stylistycznie trochę nawiązuje do Monument Valley i zachwyca paletą barw oraz prostotą. Już po trailerze widać potencjał tytułu w zakresie zagadek i ich rozbudowania, to też warto pamiętać o Kokoniku, zwłaszcza, że będzie dostępny na Xbox Game Pass w dniu premiery. I na końcu EA Sports FC 24 na wszystko, co odpala gry 29 września i Electronic Arts po wypowiedzeniu umowy z Federacją FIFA stoi teraz przed poważnym pytaniem, co budowało sukces ich gier o piłce nożnej, marka licencji FIFA, czy też renoma gier, które produkowali. Zobaczymy tym razem, gdyż następuje ponownie szereg zmian w każdym aspekcie gry. Nowy system ruchu, fizyki, nowe tryby i drużyny. Pozostaje tylko kwestia, czy i ile zobaczymy licencjonowanych nazw, nazwisk i innych elementów. Wciąż fani piłki nożnej zapewne będą zadowoleni. I to wszystko, co według mnie jest warte do zagrania we wrześniu. Jeżeli nie wymieniłem tutaj premiery, na którą wy czekacie, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was też na nowy kanał Wayward Preacher, gdzie będę skupiał się na streamach z gier po angielsku oraz za jakiś czas pojawią się tam też anglojęzyczne wersje moich felietonów. Niedawno zamieściłem stream z Armored Core 6 Fires of Rubicon, na który serdecznie zapraszam. Pozostaje mi więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry okiem deva.